Buongiorno a tutti. Dzień dobry wszystkim. Witam Was w kolejnym filmiku z serii zapamiętywania na poziomie podświadomości. Ćwiczenie słuchania i konwersacji po włosku to najlepsza metoda nauki języka włoskiego. Przy tym filmie nauka będzie szybka i przyjemna. Nie musisz spędzać długich godzin na ćwiczeniu gramatyki i usiłowaniu jej zrozumienia. Jeśli chcesz szybko nauczyć się języka włoskiego, słuchaj tego i innych filmików z tej samej serii jak najczęściej. Możesz go odtwarzać w samochodzie, w autobusie, w pracy, podczas sprzątania, spaceru czy relaksu. Traktuj go jako tło muzyczne do snu oraz życia codziennego, a sama nie będziesz wiedział, kiedy opanowałeś wszystkie zwroty do perfekcji. Powtarzaj po mnie wszystkie zwroty tyle razy, aż będziesz w stanie wymówić je poprawnie. Nie śpiesz się, ucz się we własnym tempie. Nauka ma ci dawać satysfakcję, dlatego ucz się zawsze wtedy, gdy masz na to chęci i ochotę. W tej technice chodzi o to, abyś była wyciszona, zrelaksowana. Jeżeli wolisz, to załóż słuchawki. Najlepszy czas na taką naukę to moment przed pójściem spać. Umysł człowieka jest wtedy najbardziej zrelaksowany i otwarty, dlatego dobrze przyswaja wiedzę. Odtwarzaj ten film tak często, aż wszystkie zwroty staną się dla ciebie naturalne i wypowiesz je bez zastanowienia. Przyjemnego odbioru i szybkiej nauki. Rozumiem. Capisco. Rozumiem cię. Ti capisco. Rozumiem cię bardzo dobrze. Ti capisco molto bene. Mówisz po włosku? Parli italiano? Mówię po włosku. Parlo italiano. Nie mówię po włosku. Non parlo italiano. Mogę to zrobić. Lo posso fare. Wiem o tym. Lo so. Nie wiem tego. Non lo so. Wiedziałem o tym. Lo sapevo. Nie wiedziałem o tym. Non lo sapevo. Gdzie mieszkasz? Dove vivi? Mieszkam w tym mieście. Vivo in questa città. Mieszkam w Polsce, w Sopocie. Vivo in Polonia, a Sopot. Chcę to. Lo voglio.
Chcę to zjeść. Lo voglio mangiare. Chcę to zobaczyć. Lo voglio vedere. Chcę to przeczytać. Lo voglio leggere. Oni mi pomagają. Loro mi aiutano. Oni nam pomagają. Loro ci aiutano. On tutaj pracuje. Lui lavora qui. Ona mnie rozumie. Lei mi capisce. Rozumiesz to? Lo capisci? Lubisz się uczyć? Ti piace studiare? Podoba wam się ta restauracja? Vi piace questo ristorante? Tak, podoba nam się ta restauracja. Sì, ci piace questo ristorante. Nie podoba nam się ta restauracja. Non ci piace questo ristorante. Często tam chodzę. Ci vado spesso. Idę do pracy. Vado al lavoro. Czy mogę to kupić? Lo posso comprare? Oczywiście, może pan, pani to kupić. Certo, lo può comprare. Podoba wam się ten pomysł? Vi piace questa idea? Podoba nam się ten pomysł. Ci piace questa idea? Rozumiesz nas? Ci capisci? Rozumiem was. Vi capisco. Czy
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie pracujecie? Mi puoi dire dove lavorate? Pracujemy w szkole. Lavoriamo a scuola. Moi rodzice pracują razem. I miei genitori lavorano insieme. To tajemnica. Nie mogę ci niczego powiedzieć. È un segreto. Non ti posso dire niente. Dokąd jedziecie? Dove andate? Jedziemy na wycieczkę. Andiamo in una gita. Marek mieszka na wsi. Marco vive in campagna. Chcę cię lepiej poznać. Ti voglio conoscere meglio. Czym się zajmujesz w życiu? Cosa fai nella vita? Jestem dentystą, a ty? Faccio il dentista, e tu? Jestem psychologiem. Faccio il psicologo. Lubisz twoją pracę? Ti piace il tuo lavoro? Nie bardzo. Non molto. Możecie do mnie zadzwonić za godzinę? Mi potete chiamare tra un'ora? Tak, zadzwonimy do ciebie za godzinę. Sì, ti chiamiamo tra un'ora. Teraz nie mogę rozmawiać. Oddzwonią do ciebie. Ora non posso parlare. Ti richiamo. Nie wiemy dokąd iść. Non sappiamo dove andare. Kto wie, dokąd iść? Chi sa dove andare? Muszę z tobą porozmawiać. Ti devo parlare.
Przepraszam, ale nie słyszę cię. Scusa, ma non ti sento. Po pracy biorą prysznic. Dopo il lavoro faccio la doccia. Musicie to zrobić na jutro. Lo dovete fare per domani. O której godzinie idziesz do pracy? A che ora vai al lavoro? Idą tam o 8. Ci vado alle 8. Oni nie mogą do nas przyjść. Loro non possono venire da noi. On potrafi grać na gitarze. Lui sa suonare la chitarra. Moi rodzice często chodzą do kina. I miei genitori vanno spesso al cinema. Lubicie się uczyć? Vi piace studiare? Nie lubimy się uczyć. Non ci piace studiare. Mogę zadać ci pytanie? Ti posso fare una domanda? Oddzwonisz do mnie? Mi richiami? Oddzwonię do ciebie później. Ti richiamo più tardi. Nie potrafią pływać. Non so nuotare. È un kurs włoskiego. Mi piace il corso d'italiano. Słyszycie mnie? Mi sentite? Nie słyszymy cię. Non ti sentiamo. Każdego ranka uprawiam jogę. Ogni mattina faccio yoga. Idziecie zrobić zakupy? Andate a fare la spesa? Chcesz to kupić? Lo vuoi comprare? Co mi kupisz?
Che cosa mi compri? Kupię ci loda. Ti compro un gelato. Co nam kupicie? Che cosa ci comprate? Niczego wam nie kupimy. Non vi compriamo niente. Dwa bilety normalne, poproszę. Due biglietti interi, per favore. O której zaczyna się spektakl? A che ora comincia lo spettacolo? Spektakl zaczyna się o 18:00. Lo spettacolo comincia alle 18:00. Chcecie go zobaczyć? Lo volete vedere? Nie chcemy go zobaczyć. Non lo vogliamo vedere. Wiesz, gdzie znajduje się katedra? Sai dove si trova il cattedrale? Wie pan, gdzie znajduje się jakaś dobra restauracja? Sa dove si trova un buon ristorante? Przykro mi, ale nie wiem tego. Mi dispiace, ma non lo so. Moi rodzice chcą kupić mi samochód. I miei genitori mi vogliono comprare una macchina. Zazwyczaj jem śniadanie o 7:00. Di solito faccio colazione alle 7:00. Co chce pan do picia? Che cosa vuole da bere? Pokażę ci moje zdjęcia. Ti faccio vedere le mie foto. Dam ci znać. Ti faccio sapere. Dlaczego Marek jedzie do Włoch? Perché Marco va in Italia?
Z powodu pracy. Per il lavoro. Żeby szukać pracy. Per cercare lavoro. Żeby znaleźć pracę. Per trovare lavoro. Podobają nam się włoskie piosenki. Ci piacciono le canzoni italiane? Lubię jeździć na nartach. Mi piace sciare. Lubisz cukierki? Ti piacciono le caramelle? Lubię muzykę włoską. Mi piace la musica italiana. Podoba ci się kurs włoskiego? Ti piace il corso d'italiano? Spero di sì. Mam nadzieję, że tak. Właśnie nauczyłeś się 100 kolejnych włoskich zdań i wyrażeń. Jeśli podoba Ci się ten content, zapraszam Cię do subskrypcji kanału i dołączenia do moich mediów społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Pamiętaj, żeby nagrania odtwarzać na tyle często, aż samodzielnie zaczniesz myśleć po włosku. Dziękuję i do następnego razu. Alla prossima. Ciao!